Panie Jezu, zebraliśmy się ze względu na Ciebie, na Twoje imię tutaj. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś pośród nas, tak jak mówi Twoje Słowo. Proszę Cię, aby moje serce, aby nasze serca były dzisiaj otwarte i nasze uszy, nie tylko do słuchania, Panie, ale też proszę Cię, abyś przydał nam siły do wypełniania Twojego Słowa, Twojej woli w naszym życiu. Aby Twoja wola, tak jak się modlimy, Panie, jak w niebie, tak i na ziemi, się spełniła. Chwała Tobie niech będzie pośród nas. Amen. Moi kochani, dzisiaj tutaj szczególnie ciężko mi się wchodziło. Czuję się, jakbym ważył chyba z 5 ton. Dlatego, że to słowo, które mam dzisiaj przygotowane, które już od jakiegoś czasu przeżywam, jest ciężkim słowem, które trawię już od dłuższego czasu. I chcę się z tym z wami podzielić, dlatego, że wierzę, że to jest słowo do naszego Kościoła skierowane. Nie tylko do naszej społeczności, ale mam na myśli także cały Kościół Chrystusowy, bo wierzymy w jeden, bo jest jedno ciało. Tak jak mogliście się, co niektórzy dowiedzieć, tematem dzisiejszym jest pragnienie jedności. I tak, żeby to uściślić, na początek, już tak może dla zasady, często to robię, podam taką definicję, dlatego że przygotowując się do tej usługi, trafiłem na całkiem fajną definicję pragnienia. Oczywiście jest wiele definicji. Nie chodzi mi o takie pragnienie fizyczne, które nam się kojarzy z, po prostu z gaszeniem tego pragnienia poprzez napicie się, ale tu chodzi o takie emocjonalne pragnienie. To głównie mamy na myśli dzisiaj. A więc pragnienie, tak jak wcześniej powiedziałem, to emocja tęsknoty lub nadziei na osobę, przedmiot lub wynik. Kiedy ktoś pragnie czegoś lub kogoś, jego poczucie tęsknoty jest podekscytowane radością lub myślą o przedmiocie lub osobie i chce podjąć działania, aby osiągnąć swój cel. Bardzo mi się podobała ta definicja pragnienia. Ta osoba, która posiada takie pragnienie, podejmuje pewne działania, aby osiągnąć swój cel, aby zaspokoić to pragnienie. Drugi człon tego tematu, jedność, jest to dosyć chyba jasne wyrażenie, ale chciałbym tutaj zacytować tylko takie najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne, dlatego że wtedy łatwiej nam jest pojąć taką jakby znaczenie tego słowa w szerszym zakresie. I takie bliskoznaczne słowa do jedności to na przykład spójnia, nierozerwalność, spójność, porozumienie, zwartość, zgodność, zgranie, pojednanie, integralność, kompromis, ugoda, konsensus, nierozłączność, więź, pokrewność, jednomyślność. Zobaczcie, jak wiele słów jest bliskoznacznych z tym słowem jedność. Powiązanie, więzy, solidarność, łączność, bliskość. Wspaniałe słowa, wspaniałe definicje. Można by tutaj było dalej rozwinąć. Harmonia, jednia, ład. Może na tyle. Można by było jeszcze długo, długo wymieniać. I wracając do pierwszego członu, pragnienia, pierwsze pytanie, jakie należałoby zadać, to oczywiste, co jest naszym największym pragnieniem w życiu. I tak trochę przyziemnie może jest to odnoszenie jakichś sukcesów w życiu. Każdy pragnie odnosić sukcesy, nie porażki. Cokolwiek by to nie było. Może bycie najlepszym w jakiejś dziedzinie, w której się specjalizujemy, bycie popularnym, to jest głównie to, czym świat się kieruje
bycie popularnym, rozpoznawanym. Ale tak z takich dobrych rzeczy, przecież pragniemy szczęśliwego małżeństwa, szczęścia, tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Wspaniałych przyjaźni, bycie częścią wspólnoty, takiej zdrowej, dobrze rozwijającej się wspólnoty. Ja tego pragnę. Nie wiem jak wy, ale pewnie też. Pewnie też tego pragniecie. Radości, zdrowia pragniemy. Posiadania wszelkich środków do zaspokojania właśnie naszych celów. Ale my jesteśmy tego świadomi, w przeciwieństwie do ludzi, którzy żyją w świecie, którzy nie spotkali Jezusa, że nawet te pragnienia, jeżeli zostaną spełnione, te cele zdobyte w naszym życiu, to jednak jeszcze coś zostaje. To nie daje takiej pełni szczęścia. Czegoś brakuje. I wiele bogatych ludzi, sławnych, którzy osiągnęli sukces w swoim życiu, tego doświadczyli i doświadczają. I nie wiedząc, jak sobie z tym poradzić, jak zaspokoić tą pustkę, sięgają do różnych środków odurzających, szukają jakiegoś spełnienia w jakichś religiach. Ale tego nie znajdują, dlatego że my, którzy spotkaliśmy Jezusa Chrystusa, którzy znamy Jego Słowo, wiemy, jak zdobyć tą prawdziwą satysfakcję, jak ugasić to pragnienie w naszym życiu. To, do czego wzdychamy, może być odnalezione wyłącznie w tej naszej intymnej relacji z naszym Stwórcą, z Jezusem Chrystusem. On sam o tym mówił wielokrotnie, kiedy spotykał się z ludźmi. Chociażby z kobietą przy studni. I taki fragment z Bożego Słowa z Księgi Salomona, 3 rozdziału, 11 wiersza. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Tu jest mowa o naszym Panie, o Bogu. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. Bóg włożył w nas swoją cząstkę i nie jesteśmy w żaden sposób sobie z tym poradzić, jakby zaspokoić naszych pragnień. Chociaż szatan będzie okłamywał, będzie ci podawał jakieś różne sposoby do zaspokojenia tego twojego pragnienia, ale ty dobrze wiesz, my o tym dobrze wiemy, ale ludzie w świecie o tym nie wiedzą, musimy im o tym powiedzieć. Do tego nas wzywa Bóg, Jezus, abyśmy szli z tą Ewangelią. Rzymian, 1 rozdział, 19 wiersz do 22. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Znamy bardzo dobrze ten fragment. Ja kiedy czytałem ten fragment, przypomina mi się zawsze ten moment, kiedy leżę na łóżku i patrzę na moje dzieci, kiedy śpią obok mnie, na mojego na przykład synka i kto mi może powiedzieć, że Boga nie ma? Kiedy tak patrzę, jak słodko sobie śpi takie dziecko, rodzice wiedzą, o co mi chodzi, nie? To może być przez nas oglądane, podziwiane, to, co On stworzył. I chciałbym taką miłość, jaką mam do swoich dzieci, kiedy patrzę i widzę tam dzieło Boga, Stwórcy. Patrzę na tego małego człowieka, którego Bóg ukształtował, którego powołał do obecności z Nim i ma wspaniałe rzeczy dla Niego zaplanowane. I kiedy tak patrzę teraz na was, spoglądam, widzę to samo. I chcę widzieć każdego dnia to samo, kiedy spotykam ludzi. Kiedy patrzę w ich twarz, to chcę widzieć dzieło Boże.
Jakuba, pierwszy rozdział, 22 wiersz. Ale bądźcie wykonawcami słowa. To jest fragment, który cały czas przeżywam. Dlatego, że wierzę, że dla całego Kościoła, dla naszej społeczności, w ogóle dla chrześcijan, jest to jeden z największych kroków milowych, jakie musimy uczynić w naszym życiu. To nie tylko to, że wiemy, że Bóg nam objawia tak wiele o sobie, swojej woli, w swoim słowie, ale najciężej nam jest chyba być wykonawcami tego słowa. Mówię tutaj o sobie. Jakub tam pisze, abyśmy nie byli tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Także dowodem na wierzenie w coś nie jest zgadzanie się tylko z tym, czego ktoś nas uczy, czego Słowo Boże nas uczy, ale wprowadzaniem tego w czyn. I kolejne takie pytanie w tym temacie. Skoro to wiemy, skoro mamy pragnienie Boga w naszym życiu, o to przecież pościmy, o to walczymy jako zbór, o to się modlimy. Tego pragniemy, ja tego pragnę. Skoro tego pragniemy, to dlaczego nie widać tej Bożej takiej manifestacji, tego Bożego Królestwa, tej Bożej woli, tak jak się modlimy, pośród nas? Dlaczego Jego wola nie zawsze jest tak wypełniana na ziemi jak w niebie, w Jego Kościele? Pismo Święte wielokrotnie odpowiada na to pytanie. I bardzo łatwo można byłoby powiedzieć, że to, co nas oddziela od Boga, to jest grzech. Moglibyśmy się z tym zgodzić i stąd po prostu wyjść, bo taką wiedzę mamy, wiemy to. Ale żeby lepiej to zrozumieć, zacząłem ten temat drążyć i ostatnio też u mnie był tata z odwiedzinami i na ten temat też rozmawialiśmy. Tam ten zbór w Janowicach też. I wierzę, że to nie tylko zbór w Janowicach, z którego ja pochodzę, też ma takie same pragnienie jak my, aby przeżywać więcej Boga, aby oglądać Jego działanie w życiu, ale także w tym miejscu, gdzie się zgromadzamy, aby oglądać Boże dzieła, Boże cuda, kiedy ludzie są dotykani, zmieniani, uwalniani, kiedy się nawracają. I rozmawialiśmy krótko na ten temat, więc dlaczego tego nie oglądamy? Czemu tego nie przeżywamy, skoro tego pragniemy? Ja mu wtedy odpowiedziałem, tak szybko chcąc udzielić jakiejś odpowiedzi szczerej, powiedziałem, że wierzę, że to jest taki czas, kiedy Bóg będzie właśnie poruszał takie osoby, takich mężów Bożych, którzy będą zachęcać, którzy będą rozpalać do tego inne osoby, do tego, aby się właśnie obudziły, aby skierować to pragnienie do Boga, aby byli taką zachętą, ale wierzę, jak dalej studiowałem to słowo, że to nie jest wystarczające, że jeszcze coś więcej musimy uczynić jako zbór, jako Kościół, jako ludzie. Nie możemy czekać tylko i polegać na tym, aż przyjdzie jakiś mąż Boży i nas tutaj rozpali i pobudzi do działania. I że to od Niego się zacznie wszystko. Aczkolwiek takie osoby są jak najbardziej potrzebne. Ale zwróciłem swój wzrok na taki fragment dosyć ciekawy i z Bożego Słowa, który mnie tak skonfrontował z tym, co właśnie się modlimy. I chciałbym, abyśmy go teraz otworzyli. To jest zapisane w pierwszym rozdziale listu do Koryntian. Apostoł Paweł pisze tam właśnie w tym temacie jedności. I jak wcześniej, ten fragment był dla mnie taki dosyć oczywisty. Nie rozmyślałem więcej nad nim. Trafiłem na książkę, która rzuciła mi taki pewien obraz właśnie szerszy w tym,
w tym fragmencie, jak mogę go rozumieć też i dlatego chciałem się tym podzielić. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 28 wiersz do 32. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Może na początek się zastanawiasz, dlaczego ten fragment. W Słowie Życia, w takim innym tłumaczeniu, ten 29 wiersz brzmi tak. Ten bowiem, kto uczestnicząc w wieczerzy, lekceważy ciało Chrystusa, ściąga na siebie Boży sąd. Ten fragment jest takim kluczowym fragmentem, do niego jeszcze będę chciał wrócić, ale to, na co chcę teraz zwrócić uwagę, to są te trzy konsekwencje. Widzimy, że apostoł Paweł pisze tutaj do tego kościoła, że właśnie przez to lekceważenie ciała Chrystusa są pewne konsekwencje wśród nich. I te konsekwencje tam są trzy akurat wymienione. Słabość, niedomaganie i śmierć cielesna. Słabość. O słabości pisze też Dawid w 32 psalmie, 4 wierszu. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Tak czuł się Dawid przed pokutą, jakbyśmy dalej czytali ten fragment, przed wyznaniem grzechów Bogu. 10:11 w tym samym 32 psalmie Dawid pisze tak. Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest uciśniony. Zmętniało od zgryzoty oko moje, dusza i wnętrzności moje, bo życie moje upływa w boleści, a lata moje w westchnieniach, siła moja słabnie z powodu winy mojej. A kości me usychają. Tutaj widzimy jeden z takich powodów słabości, o których pisze Dawid w tym psalmie. To on był świadomy pewnej jakiejś winy w swoim życiu i wiedział, że to wpływa bezpośrednio na jego stan. Nie tylko duchowy, ale także fizyczny. To go osłabiało po prostu. Wiedział, że ma jakąś winę przed Bogiem, był tego świadomy, swojego stanu, wyniku, dlaczego jest słaby. Jakub też pisze o tym w 15-16 wiersz. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie bądźcie umiłowani, bracia moi, nie dajcie się zwieść. Tu jest mowa teraz o grzechu. Może na razie jest wam to takie niespójne, ale zaraz to się wszystko, zobaczycie, złoży w taką całość. Dlatego chcę posłużyć się kilkoma fragmentami, dokąd ta moja myśl zmierza. Jakub pisze o tym, że w pewnych też przez pożądliwości w nas rodzi się grzech. A kiedy on dojrzewa, nie jest wyznany, nie ma pokuty, to wtedy przemienia się w śmierć. Ale żebyśmy dobrze zrozumieli, to nie chciałbym, aby doszło do jakiegoś nieporozumienia. Nie mówię teraz, nie chciałbym, abyśmy poszli w tym kierunku, żebyś sobie myślał, że jeżeli jestem chory, to znaczy, że jest w moim życiu jakiś niewyznany grzech. Bo nie jestem specjalistą teraz w kwestiach uzdrowienia, czy ktoś jest uzdrowiony, nieuzdrowiony i tak dalej, bo to nie jest ten temat. Ale Paweł też nie pisze, że to jest tylko ta przyczyna tej słabości, choroby i śmierci pośród nich, ten jakiś tam grzech. On wyszczególnia konkretne sytuacje. I też, żebyście byli tego świadomi, żebyś się jakoś nie obwiniał, bo na przykład cierpisz w tym momencie, albo osoba, która to teraz słucha, albo będzie odsłuchiwać, jakąś chorobę przechodzisz, a w dzisiejszych czasach widzimy, jak wiele osób choruje.
Dlatego, że takim myśleniem też posługiwali się uczniowie, kiedy przyszli do Jezusa i w Ewangelii Jana 9 rozdziale 2 wierszu oni też zadali mu takie pytanie odnośnie, kiedy uzdrowił niewidomego i zapytali się mistrza, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym. I znamy tą odpowiedź Jezusa, że to nie o to chodziło. Tu nie był problem tej jego ślepoty, to, że on zgrzeszył albo jego rodzice. I ta sama mentalność, podejście do słabości, do grzechu, do łączenia tego z chorobą, tą samą mentalność, do myślenia mieli też przyjaciele Hioba, kiedy do niego przyszli, którzy byli w błędzie, dlatego że tak samo to ich napędzało, to takie myślenie Elifaza, Bildadada i Sofara, którzy krytykowali Hioba i chcieli na siłę wytknąć mu jakiś grzech, żeby udowodnić to, albo wytłumaczyć stan jego, który zastali, tej choroby. Także też nie do końca tak byśmy mogli sobie powiedzieć, że wynikiem tego, że coś się pośród nas nie dzieje, albo że jesteśmy słabi, że jest po prostu grzech i koniec. Aczkolwiek to jest kluczowe. Musimy właśnie głębiej sięgnąć do Bożego Słowa i zobaczyć w pewne sfery, na które Paweł zwrócił uwagę w liście, pisząc do Koryntian, na co mieli zwrócić uwagę. I wierzę, że to jest ważne, żebyśmy my również na to zwrócili uwagę. Czy czasem my w którychś dziedzinach naszego życia czasem nie żyjemy w jakimś grzechu. Jezus też powiedział do uzdrowionego człowieka, którego uzdrowił, aby więcej nie grzeszył, żeby mu się coś gorszego nie stało. Nie? Znamy ten fragment, to jest z Ewangelii Jana 5 rozdziale 14 wierszu. Także grzech tak jak najbardziej może być wynikiem choroby w naszym życiu, tak jak są grzech alkoholizmu czy wielu innych takich używek, bo wtedy ingerujemy w swoje ciało, osłabiamy je i ono choruje. Obżarstwo chociażby, które również nazywane jest grzechem, też wpływa na nasz stan zdrowia, krążenia i tak dalej. Ale chyba wydaje mi się, że ten temat jest nam jasny. Nie tylko grzech jest powodem choroby, ale też grzech jest. Także chciałem to tylko tak gwoli wytłumaczenia. Ale pójdźmy dalej, bo nie o tym dziś. Ważne jest, abyśmy się zastanowili właśnie nad tym powodem słabości naszej osobistej, być może na naszych zborów, kiedy musimy się właśnie ukorzyć przed Bogiem i prosić Boga, aby dał nam tą odpowiedź, co jest powodem tej słabości pośród nas. Może jest to akurat grzech, ale może jest coś innego jeszcze. I tak w tym kierunku chciałbym, abyśmy szli. I wracając do tego fragmentu kluczowego dzisiejszego, to drugi przekład tej Biblii króla Jakuba w angielskim tłumaczeniu. Słowa Pawła brzmią nieco inaczej. On przekazuje w tym fragmencie to, że przyczyną wielu słabych i chorych i przedwcześnie umierających jest niedostrzeganie ciała Pana. Tu też można tak jakby inaczej ten fragment. Zobaczcie, jeden fragment, jeden wiersz, a jak wiele tłumaczeń i jak z innej perspektywy można na to spojrzeć. W tym tłumaczeniu jest napisane, że niedostrzeganie ciała Pana. I to właśnie chciałbym, abyśmy to przeanalizowali. To daje nam taki jaśniejszy obraz. Co tutaj Paweł chce zakomunikować temu zborowi? Na co mają zwrócić uwagę? Paweł, pisząc ten list wcześniej, omawia dla przykładu, dla tego kościoła, podaje przykład Izraela. I ten wywód jest bardzo ważny, który on podaje wcześniej, pisząc ten list, dlatego że na przykładzie Izraela to wszystko się dalej opiera, co chciał im przekazać. I jakbyśmy czytali wcześniej ten list, 10 rozdział i wcześniej, Paweł pisze tam to, że omawia to doświadczenie Izraela, które on miał na pustyni. Znacie ten list, czytacie Boże Słowo i on tam pisze o tym, że wszyscy byli prowadzeni przez Ducha Świętego
Izraelici. Miał na myśli ten obłok, chmurę, która ich prowadziła. On to tam tłumaczy w tym liście. Wszyscy wyszli z Egiptu. To jest rodzaj świata. Wszyscy zostali ochrzczeni. Zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Wszyscy jedli to samo duchowe jedzenie, tak pisze tam apostoł Paweł w tym liście o Izraelu. I wszyscy pili tę samą duchową wodę. I ten jego wywód dąży do tego, że chciał pokazać, udowodnić, jakby objaśnić Kościołowi, że Izrael był jednym ciałem. Postrzegany był jako jeden organizm, jako jeden naród, jako jedno ciało. Pisze tam, że wszyscy. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. Wiemy, jaki był wynik ich wędrówki. I tu też musimy się na chwilę zatrzymać, popatrzeć na ich doświadczenia, porównać się z nimi. To, co jest bardzo istotne, to pewna prawda, że nie możemy sprawić, aby Bóg kochał nas bardziej lub mniej. To tak jak ty kochasz swoje dzieci, po prostu kochasz je. Ale to, co jest warte zaznaczenia, to, że odpowiadamy za to, jak bardzo podobamy się Bogu. Paweł też o tym pisze w tym drugim liście akurat. Ogłasza to wręcz, że staramy się podobać, staramy się Jemu podobać. To pisze w drugim liście do Koryntian. Czyli my mamy na to wpływ, aby się podobać Bogu. To powinno być naszym takim nadrzędnym celem. Dla mnie, dla ciebie, dla każdego wierzącego. A więc zadać musimy sobie to pytanie, dlaczego ci ludzie ze Starego Testamentu umarli mimo obietnic, które Bóg im złożył. I Paweł wypisuje tam 5 grzechów, które się przyczyniły do ich upadku, pisząc ten list do Koryntian. I pierwszym z nich jest pożądanie, takie celowe pragnienie czegoś nie od Boga, bądź czegoś spoza Jego zapewnienia, woli. Dalej jest czczenie bóstw, po trzecie seksualna niemoralność, testowanie Boga i narzekanie. My dzisiaj nie mamy czasu, aby na te wszystkie punkty zwrócić uwagę, dlatego zwrócimy uwagę na ten pierwszy punkt. Ja tu bym też nie chciał końcem roku rozpoczynać jakiegoś cyklu. Zachęcam was do studiowania Bożego Słowa dalej, do zwrócenia uwagi w tych dziedzinach, w których Boży lud, który był jednym ciałem w oczach Bożych, nie osiągnął swojego celu, abyśmy my wyciągnęli wnioski. Dlatego, że on był takim obrazem i apostoł Paweł, pisząc ten list do zboru w Koryncie, chciał zwrócić uwagę tych zborowników, wierzę też i naszą, na te właśnie dziedziny w ich życiu. Pożądanie, czczenie bóstw, seksualna niemoralność, testowanie Boga i narzekanie. I teraz, dlaczego to ma tak ważne znaczenie w temacie jedności? Zwróćmy uwagę właśnie na Izrael w tamtym czasie. W księdze Jozuego, 7 rozdziale, 1 wierszu, czytamy takie słowa: lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. Ten fragment jest bardzo ciekawy. Co wam się tutaj nasuwa na myśl, kiedy czytamy ten fragment? Jak czytamy ten fragment, tam jest napisane, że synowie izraelscy targnęli się. Zobaczcie, w liczbie mnogiej, jakby do ogółu jest to skierowane. Ale potem czytamy dalej, że Achan, że jedna osoba coś uczynił. Ale gniew Pana zapłonął przeciwko Achanowi, czytamy? I to jest fragment, który też jakby przeszywa mnie.
i tak dotyka, dlatego że Paweł pokazywał, że Izrael był tym jednym ciałem przed Bogiem. I my wiemy o tym, kiedy czytamy Boże Słowo, Nowy Testament, jesteśmy również przyrównani do jednego ciała, gdzie jedna część ciała dostaje czci, to cieszy się reszta ciała, raduje się. Kiedy jedna cierpi, to przenosi się to na całe ciało. Nic się nie zmieniło w tej tematyce. Popatrzmy na Izrael. Co się tam wtedy działo? Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. I ta sama księga, 7:5. A mężowie z Aj zabili z nich około 36 mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu. Stopniało przeto serce ludu i stało się jak woda. Chyba nie muszę tutaj robić takiego dłuższego wprowadzenia, bo znamy tą historię, kiedy Izrael zwyciężył pod Jerychem, z wielkim, wielkim Jerychem, które runęło, które było obłożone klątwą. Wszystko, co tam było, a złoto, srebro miało trafić do, należało do Pana. I właśnie Achan był tym, który zgrzeszył, ale Izraelici nie byli tego świadomi, dlatego że on to zrobił w ukryciu oczywiście. Przecież się z tym nie obnosił. I ten fragment, co się działo właśnie, co było konsekwencją pod Aj. 36 mężów straciło życie. Niektórzy bibliści twierdzą nawet, że ta porażka była jeszcze większa, że niektórzy tłumaczą to, że na tym zboczu pobili ich, jak to czytamy dalej, że tam jeszcze mogły być ofiary. To już są domniemania, nieważne. Dla mnie wystarczy 36 mężów. To jest 36 rodzin, 36 wdów, matek bez dzieci, żon bez mężów, dzieci bez ojców. I co zrobił Jozue i starsi? 7:10-11. Oczywiście padli na kolana i zaczęli wołać, nie? Ich serca struchlały. Odpowiedź Pana jest też taka ciekawa. A Pan rzekł do Jozuego: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył. Znowu czytamy. Nie czytamy tutaj, Bóg nie daje mu od razu odpowiedzi, gdzie bezpośrednio tkwi błąd, w kim, ale mówi ogólnie. Izrael zgrzeszył. Nie mówi: Achan zgrzeszył. Izrael zgrzeszył. Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli. Zataili i włączyli do swoich rzeczy. I to jest właśnie to, na co chciałbym dzisiaj szczególnie zwrócić uwagę w kwestii jedności nas jako Kościoła, jako ciała Chrystusa. Ważne jest właśnie to znaczenie, że wiemy o tym, że istnieją osobiste konsekwencje. Achan poniósł te konsekwencje. Znamy tą historię. Jeżeli nie, to zachęcam do czytania jej. Przypomnijcie sobie. On doznał osądu ostatecznie, ale Izrael niestety jako całość także musiała się zmierzyć z konsekwencjami grzechu. Chciałbym, aby po tej usłudze nasza świadomość jako całości, jako ciała Jezusa Chrystusa, to, że jesteś częścią, że ja jestem częścią, wzrosła. Abyśmy zwrócili na to uwagę, tak jak zwracamy uwagę na tą bezpośrednią naszą relację z Jezusem Chrystusem. Abyśmy też w tej relacji, tej, że jesteśmy też ciałem, byli tego świadomi. Żebyśmy byli świadomi tego, że moje działania, moje czyny mają wpływ nie tylko na mnie, ale także na moją rodzinę, na moich bliskich, a także na zbór, którego jestem częścią, którego jestem członkiem, którego jestem ciałem.
I moje działania mogą sprowadzić błogosławieństwo, przynieść błogosławieństwo. I tego bym chciał, być błogosławieństwem dla tego zboru. Być takim synem zachęty. Ale wierzę też, że kiedy się wycofuję, kiedy się poddaję, albo kiedy grzeszę, to mój grzech nie przed wami może jest w ukryciu, ale nie przed Bogiem. I konsekwencje tego grzechu, tak jak czytamy w liście do Koryntian, apostoł Paweł zwraca na to uwagę, dotykają całego ciała. Brak poszanowania do ciała Chrystusa. Tak zauważyłem w tym fragmencie, inaczej patrzę na ten fragment. Ostatnio spożywając wieczerzę pańską, to było tydzień, dwa tygodnie temu, to była wieczerza, którą spożywałem już w inny sposób. Dlatego, że byłem w trakcie studiowania tego Bożego Słowa. Kiedy czytaliśmy ten fragment, kiedy czytałem ten fragment, kiedy przystępowałem do wieczerzy, miałem w sercu właśnie te słowa, ten brak poszanowania, brak miłości do tego ciała. My wiemy, co było powodem, jak wyglądały wieczerze w Koryncie. To, że oni tam przychodzili, żeby się niektórzy najeść, nie czekali na innych. Ale my patrzymy na tą sferę taką duchową teraz, nie cielesną. Oni się tak zachowywali. Ich obrządek spożywania wieczerzy wyglądał inaczej niż u nas. I dlatego ich apostoł Paweł zganił. Ale tym źródłem, tym powodem tych ich słabości, niemocy, chorób, to było coś głębiej, ten korzeń był głębszy. To nie chodziło tylko o to, że ktoś przyszedł i się najadł i nie poczekał na tego drugiego. Ale tym powodem tego, że on nie poczekał na tego drugiego, się z nim nie podzielił, było brak poszanowania mojego brata. Był brak miłości. Był brak miłości i to jest to, o czym mówił właśnie niedawno Boguś, nasz pastor, o tej miłości, jak to jest ważne. To jest podstawa, to jest klucz do tego, abyśmy byli tym jednym. Jezus naucza o tym, że królestwo podzielone się nie ostaje, nie może przetrwać. A więc kończąc już, to co możemy zrobić, to do czego chciałbym was zachęcić, to żeby żyć życiem zupełnie poświęconym Jezusowi Chrystusowi, świętym, czystym, aby to pragnienie Boga w nas wzrastało i aby to było widoczne, nie tylko abyśmy się z tym zgadzali, ale to było widoczne też w naszych czynach. I tu możemy spojrzeć na nasze pragnienie, czy jest takie szczere przed Bogiem, to ile dla Boga czynimy. Nie chciałbym się tutaj teraz odnosić do niedzielnych poranków i przyrównywać ich do społeczności tutaj wtorkowych. Wiem, że jest wiele jakichś powodów, dla których nie możemy tutaj uczestniczyć, ale kiedy się nad tym zastanawiałem, to ja nie widzę Bożego przebudzenia wśród nas, że miałoby się odbywać inaczej, jak tak, jakby we wtorki miało być tu pusto, a w niedzielę pełno. Jak myślicie? Ja wierzę w takie duchowe przebudzenie Kościoła, że w każdy dzień, w tygodniu, czy to wtorek, że ta sala jest pełna osób, które pragną, które wołają, które poświęcają swój czas. Też jestem świadomy tego, że głównym powodem był grzech. Tego, że Izrael poszedł pod Aj. To, że tam przegrali, podnieśli porażkę, był grzech. Wiemy o tym, bo o tym czytamy. Ale to, co mnie jeszcze zastanowiło, kiedy czytałem to, to, że do tej walki wyruszyła ich tam niewielka część tylko. To też mnie zastanowiło.
Tam poszło tylko 3000 mężów do tej walki. Ja, tak jak powiedziałem wcześniej, ja wiem, że głównym powodem i kluczem ich porażki pod Aj, bo mogło ich tam pójść 3 i by zwyciężyli, był grzech, który Bóg objawił. Ale to, na co chciałem zwrócić uwagę, to to, że poszło ich tam niewielu. I chciałbym właśnie zachęcać nas jako zborowników do tego, abyśmy do tego Aj nie wyruszali tylko jakąś grupą. Nie tylko jakaś grupa mężczyzn, która spotyka się w piątek i woła. Która chce wyruszyć pod Aj, ale czy przez to, że jestem obojętny, nie skazuję ich na porażkę? W taki sposób chciałbym, abyśmy patrzyli na tą duchową walkę. Na takie zmaganie się i aby to było naszą odpowiedzią przed Bogiem. Wiem, że jest jeszcze wiele tych rzeczy, to pożądanie, to było tylko ten jeden z tych rzeczy, które żeśmy teraz poruszyli. Achan pożądał czegoś innego bardziej niż Boga. A wśród tych innych dziedzin chciałbym powtórzyć, abyście sobie sami jeszcze poszukali i stanęli przed Bogiem i swoje serce dali do zbadania. To poza tym pożądaniem, ja to pożądanie widzę jako pragnienie czegoś bardziej niż Boga. Było jeszcze czczenie bóstw, seksualna niemoralność, sprawdzanie, takie testowanie Boga i narzekanie. Seksualna niemoralność to jest to, co też, tylko jedno zdanie chciałbym powiedzieć, co bardzo uderza Kościół, szczególnie mężczyzn. To, co jest tak najbardziej ukryte, moim zdaniem, taki temat tabu w Kościele. Na to musimy zwrócić szczególną uwagę w naszym życiu. Każdy z nas, w każdej tej dziedzinie. Kochani, powstańmy już. Mam nadzieję, że to słowo zachęci cię do tego, abyś końcem tego roku, a zbliżającym się początkiem roku, zwrócił szczególną swoją uwagę na to, że jesteś częścią, że ja jestem częścią ciała Chrystusa. I chciałbym cię zachęcić do dobrego boju, do świadomego boju. Abyśmy nie oszukiwali samych siebie, jak pisze Jakub. Chciałbym, abyśmy razem się teraz pomodlili o to słowo. Duchu Święty, tak ci dziękuję za to, że ty zwracasz naszą uwagę, że w twoich oczach przed tobą jesteśmy jak jedno ciało. Panie Jezu, ja nie chcę mieć mojego brata czy moją siostrę w nieposzanowaniu. Nie chcę lekceważyć brata i siostry. Nie chcę patrzeć tylko na moje życie tylko. Ale chcę być świadomy tego, że przed Tobą jesteśmy jedno. I chcę być tym, który jest zachętą. Tak, Duchu Święty, proszę Cię, abyś Ty też poruszał się pośród nas, abyś dotykał tych wszystkich dziedzin, o których pisał apostoł Paweł, natchniony przez Ciebie do Kościoła, abyśmy szczególnie zwrócili uwagę, kiedy stoimy w poście i w modlitwie, na te dziedziny w naszym życiu. I abyśmy byli świadomi, że kiedy zawodzimy, kiedy w naszym życiu jest grzech, chociażby był najbardziej ukryty, to przed Tobą nic się nie ostoi.
Tak proszę Cię, Panie, o nasz Kościół, o nasz zbór, o każdego członka, abyśmy byli świadomi tego, że jesteśmy ciałem Chrystusa, a Ty jesteś głową. Abyśmy dłużej, jeżeli ktoś jest taki, abyśmy nie trwali w jakimś rozdzieleniu. Abyśmy nie oszukiwali się przed Tobą, ale abyś Ty przyszedł, Panie, i tą naszą słabość zamienił w naszą siłę. Abyś pokazywał to, co należy zmienić, to, co, z czym należy zerwać, od czego się odwrócić, nad czym musimy pokutować, aby każdy z nas jako członek był odpowiedzialny przed Tobą i też przed swoim bratem. I aby ta miłość wśród nas mogła rozkwitnąć, aby inni poznali, że należymy do Ciebie, kiedy tą miłość pośród nas zobaczą i tą odpowiedzialność za siebie nawzajem. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, bądź wywyższony. Amen.